i chciałem wam pokazać, jak tutaj jest ładnie, słonecznie, ale podczas gdy pracowałem, rozpadało się i przez moment byłem zły, ponieważ pada, ale pokażę wam, co sprawiło, że już nie jestem zły. Udało mi się uratować małą pszczółkę. Znaczy się, chyba wszystkie pszczółki są małe. Siedziała na dachu samochodu, w sumie leżała na plecach. Dostała kroplą deszczu i nie mogła się podnieść. Tu taka podpowiedź, jeśli widzicie gdzieś pszczołę podczas deszczu, która nie może lecieć, to weźcie ją nawet na palec, ona was nie urządli, i w jakieś suche miejsce połóżcie. Ona sobie obeschnie i odleci. Przeniosłem ją w bezpieczne miejsce i tutaj sobie się osuszy, zregeneruje. Bzz, bzz. A tak wygląda szczęśliwy pies. Nie, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. Cały mokry, cały z błota. To jest pies górali. Oni tam siedzą na górze. Owce, krowy i barany pasą. To jest ich pies pastujący. Dlatego cały taki, nie, nie, mokry i brudny. Szukaj krowy, szukaj, szukaj. Tylko chodzi i węszy. Nie! Nie! Gdzie do środka? Idź tam, pany jadą, idź. Widzicie? Leci. Przez rzeczkę. A do chaty przyjechałem po to. Tutaj jest zejście, schody. Jak widać, jak było widać na filmach wcześniejszych, i coś takiego miałem zrobić. Tak. Aha, balkon. O. To zejście cały czas jest otwarte, a to zamknięcie jest takie okazjonalne, jak to powiedział właściciel domku, że czasem jak ktoś przyjedzie z dziećmi, no to... I tutaj jest korzeń przekręcony, żeby no żeby nie kusiło, żeby po tym chodzić. Znaczy się dziecko pewnie może stanąć, nic się nie stanie, ale dorosły lepiej, żeby nie stawał. I to jest, tak jak mówię, no, nie tymczasowe, tylko bardzo rzadko będzie używane, więc mocowanie tego na stałe, robienie jakichś zawiasów, łańcuchów nie ma sensu, jak to się będzie używało, dajmy na to, raz na 2 miesiące, więc będzie taka decha z korzeniem, to gdzieś będzie stało, nie wiem, czy za łóżkiem wsunięte, czy pod łóżkiem, jeszcze będzie przemalowane i po prostu będzie tak wkładane, no i jest zamknięcie.
Tralalalalala. I tak przeglądnąłem chatkę od dołu do góry. Nic tutaj nie odpada, nic się nie psuje, podłoga się trzyma, sufit się trzyma, schody się sprawdzają, nic nie skrzypi, więc wychodzi na to, że jak na razie robota trzyma się dobrze, nic tutaj nie jest do zarzucenia i co jest, chatka chatką, no fajnie wyszła, ale co jest najlepsze, to ta cisza. No ale pora wracać do siebie, bo za chwilę tutaj zasnę. Naprawdę jest tak relaksująco, relaksacyjnie. Człowiek się po prostu rozluźnia. Bye bye. A tutaj mam taką starą listwę ze skrzyni. To już jest zniszczone drewno. No i pęknięta. I właśnie będę dorabiał taką samą albo bardzo podobną. Z takiej pięknej sosny i prawdopodobnie, znaczy mógłbym znaleźć jakiś frez i to zrobić frezem na frezarce dolnowrzecionowej, ale postanowiłem, że się pobawię i wykonam listwę ręcznie.
A jeśli ktoś się zastanawia, po co wykonywać taką listewkę ręcznie, skoro można na frezarce, to wyobraźcie sobie taką sytuację. Przychodzi pewnego dnia ktoś do Was, pokazuje Wam taką zniszczoną listwę i długości 60 cm albo krótszą i pyta, czemu taką dorobicie. No to wybierzecie tą listewkę, patrzycie w szafce, nie macie takiego freza, patrzycie na internet i się okazuje, że taki frez kosztuje, dajmy na to, 800 zł. Byłby to bardziej skomplikowany profil. 800 zł. Czyli doliczacie, no 800 zł frez, doliczacie pracę, załóżmy, no materiał ile będzie, 5 zł, 7, niech będzie, że 7 zł. No i praca niech będzie może 15-20 zł, czyli wyjdzie Wam 800, około 30 zł. Mówicie mu tą cenę, 830 zł za taką listewkę. Przypuszczam, że jak bardzo bogaty by ten ktoś nie był i jak stary ten mebel też by nie był, 830 zł za taką listewkę to jest no trochę jednak dużo, więc ktoś taki szuka dalej. A potrafiąc się posługiwać dłutami i ręcznymi strugami, jest się w stanie naprawdę bardzo, bardzo dużo zdziałać. Zajmie to trochę więcej czasu niż uruchomienie frezarki i puszczenie listewki, ale koszta są znacznie niższe, satysfakcja z pracy większa. Wiem, że niektórzy uznają to trochę za bajkę, ta satysfakcja z pracy, ale coś takiego istnieje. I prawdę mówiąc, możliwości są praktycznie nieograniczone, jeśli chodzi o wykonanie profili. Oczywiście nie mówię tutaj o masowej produkcji listew, ale o wykonaniu właśnie jednorazowych, indywidualnych czy też specjalnych profili. A teraz idę zrobić coś, czego nie robiłem przez cały czerwiec. Swoją drogą to niesamowite, jak taka 20-minutowa drzemka w południe jest w stanie podładować baterie, zregenerować organizm. Oczywiście nie zawsze można sobie na to pozwolić, ale jak tylko ma się okazję, to zamiast patrzeć w telewizor, lepiej jest usiąść, położyć się i te 15 minut zamknąć oczy, odpłynąć. Koty jednak potrzebują znacznie więcej czasu na drzemkę w dzień. Jeśli chodzi o pracę nad domkiem, to dobiegają końca. W sumie zostało już tylko wprawić szyby w okna i przykryć dach papą gontową. Dlatego filmu jeszcze nie montuję, bo bez papy gontowej to tak wygląda, no wiecie, płyta OSB. Nie ma to jeszcze takiego wyrazu. I tak na koniec filmu komuś się jeszcze oberwie. Oberwie pozdrowieniami. No to lecą pozdrowienia do Siwego, a dokładnie Kamila z Kobylan. Nie będę tutaj nazwiska wypowiadał, może by nie chciał. Chodziłem z nim 3 lata do gimnazjum, rok do technikum informatycznego i ostatnio napisał mi, że chciałby sobie wpisać w CV coś, jakieś ważne osiągnięcie, dokonanie i czy mógłbym go pozdrowić w jednym z odcinków. Nie ma sprawy, Kamil, lecą pozdrowienia. Twoje CV na pewno będzie bogatsze o kolejne doświadczenie. Ależ żartowni ze mnie. Okej, tyle nagrywania, muszę coś zjeść, bo się obudziłem i jestem strasznie głodny i wracam dalej do pracy.
Cóż.